z tego co sprawdziłem, to 2 lutego w tym roku będzie już 51 lat zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego państwa w kościele, to na pewno było 2-3 miesiące wcześniej lub dużo, dużo wcześniej, bo już były przypadki, że 2 lata wcześniej, zanim został zawarty związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego. Drodzy Państwo, nie wiem czy pamiętacie, że 51 lat prawie to jest 18 627 dni i nocy wspólnego pożycia małżeńskiego. Jakich dni, jakich nocy, wy doskonale wiecie. Na pewno były to dni wesołe, radosne, ale były też dni smutne, kiedy była łza wokół, kiedy jedno z was potrzebowało wsparcia drugiej osoby, kiedy bez tej ręki pomocnej z drugiej strony ciężko by było przeżyć dzień, dwa, a nie mówiąc 51 lat. Drodzy Państwo, tak się złożyło, że udało nam się wystąpić w Waszym imieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pozwólcie, że w imieniu Pana Prezydenta wręczę Wam ten etap. Panie Aniu, gratulacje dla Was. A nie, dodam Panu Janowi, dodam Panu